kropka.pl. Tak. Tak, nic nie pomyliłam. Ale to ja też, jak Mika się powie, jak to zapisać, to u mnie też sobie będziecie mogli to obejrzeć. Jesteśmy obstawione sprzętem tak, z każdej strony. Chyba wszystko nam działa. Wszystkie komunikacje. A, to jeszcze tylko muszę kliknąć. To jeszcze sekunda. Nie wiem, czy mogę. Dobrze, niech już to Mika. A chwilę nic nie mówicie i już nie myka. No, zaraz zaczynamy. Zaraz zaczynamy. Także witam serdecznie w poranku z położną Kasią. Moim gościem dzisiaj jest Monika Mrozowska, aktorka, mama trójki dzieci, zamieniłam i napisała, autorka książek kulinarnych. Bardzo tak z biegu i z marszu przedstawiłam. I zawsze mam taki zwyczaj u siebie, że jeszcze gość opowiada o sobie. Tak. Boże, a ile czasu mamy? Bo ja jak się rozgadam, to co ja mogę sobie powiedzieć? No właściwie takie najistotniejsze rzeczy powiedziałaś. Faktycznie mam trójkę dzieci, wydaję książki kulinarne, prowadzę warsztaty kulinarne, prowadzę pokazy kulinarne, pojawiam się czasami w związku z gotowaniem w telewizji. Od czasu do czasu jeszcze mi się zdarza, ale jednak stało się to takim moim zajęciem dodatkowym, grywam w różnych serialach, pojawiam się epizodycznie. Natomiast na dzień dzisiejszy gotowanie zajmuje taką główną część mojego życia, ale ja to gotowanie sobie łączę również z podróżowaniem i na przykład już jutro wyruszam w podróż z moimi dziećmi do Chorwacji. Jedziemy z przyjaciółmi, ja samochodem będę jechać samodzielnie z moimi dzieciakami. Zatrzymujemy się w Bratysławie i tam również będziemy miło spędzać czas, ale będziemy też gotować i zwiedzać. Super. I w ogóle właśnie a propos takiego zwiedzania, twój Instagram mnie tak zachwyca, bo mam wrażenie, że tak bardzo doceniasz chwilę i jest tak spokojnie, a z drugiej strony mama trójki dzieci i te dzieci tak jedno potrafi przerosnąć człowieka momentami, a jak sobie radzisz z trójką i jak to było na przykład. No bo Staś najpierw mamą córeczki jednej, później drugiej, później synka. I kończymy. I chodzi mi, czy każde dziecko jakby też zmienia kobietę? Jak to jest? Wiesz, to zacznę od tego, o czym mówiłaś na początku, czyli o tych moich zdjęciach i że w nich jest taki spokój. No, byłabym chyba wariatką, gdybym wrzucała zdjęcia, na których się kłócimy i na których się w tym naszym domu gotuje. A takie momenty też się zdarzają, natomiast wtedy nikomu nie przychodzi do głowy, żeby wyciągnąć aparat i zacząć sobie robić zdjęcia. W związku z czym spokojnie jesteśmy normalną rodziną, też zdarzają się gorsze dni. Natomiast my się bardzo szybko godzimy, bardzo szybko ta atmosfera wraca do takiej normalności, bo mi bardzo na tym zależy, żeby to był dom, to może być dom taki włoski, bez latających talerzy, bo ja moje talerze wyszukane na rozmaitych targach staroci uwielbiam i bym nie pozwoliła nimi rzucać. Może być, możemy się kłócić, może każdy wyrażać głośno swoje racje, nawet mój 4-letni syn, natomiast zależy mi na tym, żeby szybko wracać do takiej równowagi. I tak naprawdę taką równowagę chcę pokazywać, że to jest fajne i że to macierzyństwo nie musi być taką, za przeproszeniem, tyrką na ugorze, kiedy idziemy z tym wózkiem i się zastanawiam, czy my chcemy iść na ten spacer, czy najchętniej wróciłybyśmy do domu i wypiły sobie kolejną kawę, tylko że można z każdej najdrobniejszej rzeczy czerpać przyjemność. Ale też ja o tym też piszę, że zdarzają się takie dni, ja staram się, żeby było ich jak najmniej, ale że zdarzają się takie dni, kiedy po prostu sięgasz dna, wydaje ci się, że już gorzej być nie może i dostajesz kolejny telefon z informacją, że tak, może być jeszcze gorzej. No i że tak też bywa, że to nie jest tak, że ja jestem, to znaczy ja jestem pod wieloma względami, uprzedzałam, że to spotkanie może potrwać dłużej niż godzinę. Ja wiem, że ja jestem osobą w czepku urodzoną, bo mi się mnóstwo cudownych rzeczy przytrafia. Natomiast też zdarzają się takie momenty, kiedy miałabym ochotę się po prostu zakopać pod kołdrą i nie wychylać nosa. Natomiast szkoda mi czasu i szkoda mi życia, bo wiem, że ja w każdym tym momencie, w którym ja ten czas tracę, mogłoby się wydarzyć po prostu milion cudownych chwil. I tak się dzieje. Okej. No i pewnie taką jedną z chwil to są narodziny dzieci. I pamiętasz moment, jak zostałaś po raz pierwszy mamą?
Matko, znaczy wiesz co, pamiętam, ja to bardzo dokładnie pamiętam, bo to była taka sytuacja, kiedy ja byłam bardzo mocno przygotowana na, znaczy źle. Nie byłam przygotowana, bo ja nie wiedziałam, z czym to się je, jeżeli chodzi o poród naturalny. Natomiast wydawało mi się, że jak każda nazwa, jak sama nazwa wskazuje, skoro to jest poród naturalny, to to naturalnie wszystko powinno przyjść i że to się na 100% uda. Natomiast życie w takich sytuacjach potrafi nas mocno zaskakiwać. Mhm. Ja miałam opóźniony termin porodu o 2 tygodnie. Miałam już wywoływany poród, który niestety nie dochodził do skutku. No i skończyło się tym, że ja sobie wymyśliłam, że będę rodzić naturalnie, a skończyło się cesarskim cięciem. Natomiast też z tego powodu absolutnie nie rozpaczałam, bo miałam nawet wtedy, mając te 23 lata, kiedy rodziłam Karolinę, miałam takie podejście, że tak. Tu mamy jeszcze jednego gościa, mam nadzieję, że się ujawni w którymś momencie. Pięknego. Przepniesz, nie masz jak za bardzo, przychodzisz, nie, może się tam zmieścisz za tą kanapą. Wracając do tematu. Więc pomyślałam sobie, trudno, no tak jest, super, że mamy taką możliwość, że jest w ogóle to cesarskie cięcie, bo jak do mnie dotarło, że gdybym była kobietą na początku XIX wieku, która by tego dziecka naturalnie nie mogła urodzić, to najprawdopodobniej umarłabym ja, umarłoby dziecko i w ogóle no, wtedy faktycznie byłby dramat. Bo chyba pierwsze udane cesarskie cięcie udało się w 1907 jakimś roku zrobić, albo coś w tych okolicach, więc no, nie jest to najnowszy wynalazek. Więc z drugiej strony bardzo się z tego ucieszyłam. Z drugim porodem, ale jakby ja nie chcę mówić o tym, że spłynęła na mnie jakaś fala endorfin, natomiast ja jestem ogólnie rzecz biorąc taka zadaniowa dosyć, ale byłam tak szczęśliwa, bo dla mnie to było, dla mnie do tej pory, w ogóle do tej pory jak widzę kobiety w ciąży, to ja mam wrażenie, że ja doświadczam jakiegoś cudu, bo dla mnie to jest w dalszym ciągu cud, że w jednym ciele rozwija się drugie ciało, później to ciało z tego ciała wychodzi i mamy w rękach małego człowieka. To jest dla mnie po prostu magia. To jest coś niezrozumiałego dla mnie. Znaczy, no z biologii tam nie, nie jestem jakoś na bakier, ale mimo wszystko po prostu to są dla mnie takie rzeczy, które się dzieją i ja nie wiem, jak to się dzieje, że one się dzieją. I miałam takie wow, że to jest moje dziecko. I później cała reszta poszła tak dosyć, już cała reszta poszła naturalnie. Ja pomimo cesarskiego cięcia, i to jest chyba taka ważna rzecz, którą warto powiedzieć w tym momencie. Wiem, że będziemy jeszcze tutaj dużo takich wątków, ale ja się boję, że później o tym zapomnę. Pomimo cesarskiego cięcia można karmić dziecko piersią. Można karmić od samego początku. To nie jest tak, że jeżeli coś poszło nie tak i właściwie sytuacja spowodowała, że musicie się poddać temu cesarskiemu cięciu, to nie jest tak, że nie będziecie mogły karmić dziecka. Możecie. Ja całą trójkę wykarmiłam, całą trójkę rodziłam przez cesarskie cięcie, w związku z czym jest to do zrobienia. Przy drugim porodzie było dokładnie tak samo. Też byłam nastawiona, pomimo tego pierwszego cesarskiego cięcia, byłam nastawiona na poród naturalny. Poród naturalny się zaczął, on trwał kilkanaście godzin. Niestety znowu był spadek tętna, przewiezienie w ciągu kilku sekund na salę operacyjną, kolejne cesarskie cięcie i znowu zamiast załamania takie poczucie, uff, znowu się udało, super. Znowu było karmienie piersią, znowu, to też chyba warto o tym powiedzieć, znowu bardzo bolesne przez pierwsze 2 tygodnie, ale ja już przynajmniej wiedziałam, czego się spodziewać. Przy trzecim dziecku już jakby było wiadomo, że nikt mnie nie zachęcał do tego, żebym próbowała rodzić naturalnie, więc jakby zostałam od razu wysłana na cesarskie cięcie, które się odbyło tydzień przed planowanym terminem porodu. I Józka także karmiłam piersią. I też wiedziałam, że będzie bolało i tutaj już miałam swoją wypracowaną metodę, bo po prostu prosiłam wszystkich, żeby na czas karmienia wychodzili z pomieszczenia, w którym ja się znajdowałam. Ja nie wiem właściwie, czy wy chcecie słuchać o takich rzeczach, ale to, bo to są uroki macierzyństwa, ale są też takie rzeczy, przez które po prostu trzeba przejść. Mm-hmm. I wydaje mi się, że nie ma w tym nic strasznego, tylko jeżeli się mówi też o takich rzeczach, to dla osób, które w to wchodzą, to jest takie poczucie, że okej, to jest w tym momencie, ale to minie i po prostu muszę się uzbroić w cierpliwość. Więc ja robiłam tak, że prosiłam wszystkich, żeby wyszli, z
pomieszczenia, ja się zapierałam nogami, zapierałam się rękami, przestawiałam Józka do piersi, bo był ten pierwszy moment, te pierwsze półtorej, dwie minuty, kiedy bolało mnie to jak jasna cholera. No, dokładnie, i miałam takie po prostu napięcie całego ciała, miało to półtorej minuty i mówiłam, okej, dobra, teraz możecie wejść. I już nastawał jakby ten moment takiej euforii, gdzie ja sobie patrzyłam na niego i mówiłam, Boże, jak cudownie. I wiedziałam, że za 2-3 godziny będzie dokładnie to samo. Więc takie masochistyczne. To jest takie tak, ale taki wiesz, masz taki po prostu fala, bo nie? Boli cię, za chwilę jest fajne. Właściwie nie wiesz, czy to jest fajne, czy to nie jest fajne, tak? Jakiś milion myśli krąży w głowie. Ale po 2 tygodniach to mija, bo już tak się te piersi po prostu przyzwyczajają. Szczęścia robię, miałam 6 tygodni. No ja wszystkie metody ludowe, nieludowe sprawdziłam na sobie, na przykład kapustę tłuczoną gorąco polecam i smarowanie własnym pokarmem tak samo się świetnie sprawdza. No, no nie trwało to jakoś, ale i tak, te 2 tygodnie to pamiętam, ale bardziej przywiązuję wagę do tych wszystkich miłych momentów, które się poza tym później mamy tak naprawdę dostęp, znaczy dziecko ma dostęp do pokarmu. O każdej porze nie musimy się martwić. To jest też dla mnie to było super wygodne, bo jak się różne osoby mnie pytają, matko, a jak tam w nocy? No bo ile tych nieprzystanek w nocy, a ja czasami aż głupio i mówię tak, wiecie co, ja nie, na palcach jednej ręki w zasadzie mogę sobie przypomnieć jakieś nieprzespane noce, ponieważ dzieci były cały czas ze mną, ja je karmiłam na żądanie, karmiłam je przez sen. Nie bardzo mają czasami nawet świadomość, że to robię, w związku z czym nie. Ale też znowu, żeby pokazać tę drugą stronę medalu, za każdym razem miałam takie poczucie, że ten pierwszy rok to jest naprawdę ciężka fizyczna praca, że nie ma takich momentów jak teraz, że ja mogę powiedzieć, bo jestem bardzo egoistyczną matką. Ja mówię, słuchajcie, teraz ja mam po prostu 20 minut dla siebie i proszę mi nie zawracać głowy. To, że oni w ogóle nie zwracają uwagi na te moje prośby, to jest inna sprawa, ale jakby staram się im stawiać granice. Natomiast no, niemowlakowi się nie stawia granic, no, wszystko jest podporządkowane pod niego i wszystko się kręci wokół niego, więc, więc tak. Tak jak nawiązując do tego, o co zapytałaś mnie parę minut temu, to tak mniej więcej te moje początki wyglądały. Było karmienie piersią, a jak z rozszerzaniem diety? Różnie. Gotujesz takie smakołyki, jakie miałeś właśnie. Ja też tak myślałam. Po prostu moim dzieciom tak. Każdy jest uczta dla maluszka. Tak, maluszka. W zasadzie, jeżeli chodzi o moje dzieci i o rozszerzanie diety. Poczekaj, bo tu coś mamy. Przesyła prośbę o dołączenie do twojej transmisji do na żywo, czyli żeby tu, tak? Zrobić. To nie wiem, czy technicznie jesteśmy w stanie to zrobić w tej chwili, nie? No. Ale będzie to do obejrzenia później, nie denerwujcie się. Było tak, że z każdym było inaczej i to też jakby najlepiej pokazuje, że tego macierzyństwa naprawdę się nie można nauczyć, bo moim zdaniem ono za każdym razem inaczej wygląda i nawet jeżeli ci się wydaje, że ty już wszystko wiesz, no to później się jakby wielu rzeczy i tak uczysz na nowo. Z tą jedną prostą taką takim plusem, który z tego wszystkiego wynika, że ty przynajmniej wiesz o tym, że jest milion rzeczy, które cię mogą zaskoczyć i które cię na bank zaskoczą, bo po prostu nie ma innej możliwości. I co? No i tak. Ale tak, teraz mamy takie różne nurty. A, z jedzenia właśnie. No, a takie tradycyjne w sensie, że karmienie, marchewkę na przykład tą dozdrabniamy, tak? Dajemy. Wiesz co, ja przez to, że moja najstarsza córka ma 15 lat, to nie my, to pies pod stołem zaczął chrapać. Tak przynudzamy? Matko Boska. Ja właściwie stosowałam takie metody, nawet nie wiedząc jeszcze, że to się nazywa BLW, no nie wiem, no tak jak mówię, Karolina ma 15 lat, w związku z czym jak ona się rodziła, fajnie, że się już na przykład na pampersy załapaliśmy, a nie trzeba było pieluch po prostu wielokrotnego użytku stosować, co pewnie byłoby na pewno bardziej ekologiczne, ale jednak trudniejsze. Ja chciałam też
chciałam też zajmować się nie tylko dzieckiem, chciałam też mieć nie tyle czas dla siebie, ale chciałam szybko wrócić do swoich jakichś różnych działań takich zawodowych. Ja wtedy grałam intensywnie w serialu i wiedziałam, że chcę, że po prostu chcę tam wrócić, w związku z czym wiedziałam, że sobie dużo rzeczy, w ogóle mam taką naturę, żeby sobie dużo rzeczy upraszczać, więc z tym macierzyństwem też chciałam sobie maksymalnie dużo rzeczy tak uprościć, żeby było mi wygodnie, żeby później tej frustracji swojej związanej właśnie z dzieckiem nie przelewać, więc był problem z Karoliną, bo ona była niejadkiem, więc my zaczęliśmy z moim byłym mężem mocno kombinować, co jej dać, jak jej to dać, w jakiej postaci, czy jej to właśnie zmiksować, czy jej to... czasami kompletnie właśnie odpuszczaliśmy, dawaliśmy jej różne produkty i ona sobie z tego sama wybierała to, co chciała. Natomiast była takim trudnym dzieckiem do karmienia. Natomiast to z kolei, widzisz, to znowu jakby ta trudność spowodowała, gdyby nie to, że mieliśmy takie trudności z przygotowywaniem posiłku, pewnie nie mielibyśmy takiego pomysłu, żeby wydać pierwszą książkę z takim gotowaniem dla dzieci. No bo gdybyśmy mieli dziecko, które zjada wszystko, no to właściwie cokolwiek by się na tym talerzu nie pojawiło, to mielibyśmy pewność, że ona to zje. Więc to z kolei było takim motorem do tego, żeby zająć się pisaniem książek kulinarnych. Z Jagodą, Jagoda to było takie dziecko, które wyjadało ci z talerza. Pamiętam taki wyjazd, jak ona miała 3-4 miesiące do Grecji, gdzie ja się... A, bo to też jest następna rzecz, w momencie karmienia piersią ja nie rezygnowałam z niczego. Znaczy, nie, przepraszam. Dobrze, właśnie, to jest taki błąd, że ja powinnam najpierw myśleć, a potem mówić, a niestety czasami kolejność się zaburza. Więc wróć, inaczej było. Pewnych rzeczy nie jadłam i nie piłam alkoholu, na przykład nie mieściło mi się to w głowie, żeby siedzieć sobie, nie wiem, z kieliszkiem wina, a tutaj po prostu drugą ręką karmię dziecko. Jakby nie piłam kawy, jeżeli piłam, to bardzo pamiętam taką jedną sytuację właśnie też w tej Grecji, że miałam taką piekielną ochotę na grecką mrożoną kawę. Oczywiście jak wzięłam jednego łyka, okazało się, że ona jest tak mocna, po takim okresie nie picia kawy, że była dla mnie tak mocna, że i tak jej nie wypiłam, no ale na zasadzie takiego, kurczę, mam ochotę, chcę, nie będzie mnie to dziecko po prostu tutaj zniewalać. Ale no tak jak mówię, alkohol nie, kawa w mikroilościach, natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne rzeczy, jadłam to, na co miałam ochotę. I pamiętam właśnie ten wyjazd do Grecji, kiedy ja podczas śniadania piłam sobie taki świeżo wyciskany pomarańczowy sok, no i ta Jaćka po prostu oczami go zjadała i się wyrywała i chciała po prostu go pochłonąć razem ze szklanką. No ja tak nieśmiało sobie pomyślałam, co by było, gdybym ja temu 4-miesięcznemu dziecku dała spróbować tego, tam jakoś właśnie na łyżeczce i tak dalej. No okazało się, że nic nie było, że ona była cała przeszczęśliwa, że mogła tego spróbować. No było to totalnie poza całym tym kalendarzem wprowadzania, jeszcze cytrusy, no w ogóle, ale sobie pomyślałam tak, jesteśmy w miejscu, w którym to rośnie. Wiadomo, że to są jakby produkty, które pochodzą, no te drzewa znajdują się pewnie w promieniu 10 kilometrów od hotelu, w którym się znajdujemy. Nic jej się nie stało. Nie polecam tego, bo to jest jakby no taki odosobniony przypadek. Natomiast wydaje mi się, że tak jak z macierzyństwem, każdy z nas będzie miał trochę inny pomysł na to, tak samo z dziećmi. Każde dziecko jest inne i z jednym trzeba się będzie obchodzić jak z jajkiem i uważać, i próbować, i sprawdzać, czy na pewno się nic z nim nie dzieje. A drugiemu możemy w 4 miesiącu podać sok pomarańczowy i też się nic nie stanie, więc jakby my mamy to. Ja nie wiem, czy ty się ze mną zgodzisz. Znaczy, mamy taką intuicję, jeżeli tylko nie damy się zaszczekać wszystkim osobom, którym się wydaje, że wiedzą lepiej od nas, to że... Znasz jakąś mamę, która zrobiła krzywdę swojemu dziecku, no ale tak wiesz, tak wśród takich normalnych znajomych, bo nie mówię o jakiejś patologii, bo ja nie znam. Nie znam takiego przypadku, żeby ktoś zrobił coś inaczej niż było powiedziane i żeby się stała jakaś wielka tragedia. Wydaje mi się, że właśnie dlatego, że my to wiemy, po prostu to wiemy. Ale mówi się też o gotowości dziecka i myślę, że jak ona tak po prostu tymi oczami i te, że samą ona ciało. Już była taka po prostu jakby wykazywała. Przysunąć do mnie, bo w moim telefonie ci nie dać. Gotowość, więc myślę, że to super, że właśnie mama umie odczytywać bardzo tak emocje i to, co dziecko potrzebuje i reagować, tak? Więc
myślę, że to super. A twój synek z kolei, bo pierwsza była niejadkiem, druga jest ochocza nastawiona do jedzenia, a synek? To chyba idzie jak taka sinusoida po prostu, bo Józek znowu, Józek jest taki, że w ogóle Józek na przykład coś je, a za tydzień już w ogóle on twierdzi, że nie, absolutnie to się w ogóle nie nadaje do jedzenia, ale tutaj też się zupełnie poluzowałam, daję mu to, na co ma ochotę. Teraz jest super okres, bo mamy mnóstwo świeżych owoców, świeżych warzyw, więc na przykład mój syn nie zje gotowanego kalafiora. Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby to przełknął. Ale surowego potrafi zjeść pół główki. No i w tym momencie jakby, no okej, no fajniej by było, gdyby usiadł z nami do tego obiadu i zjadł to, co my. No ale jeżeli on woli go zjeść na surowo, no to super, no to jedz go synku na surowo. Jeżeli masz ochotę zamiast śniadania zjeść pół kilograma truskawek, proszę bardzo, zjedz pół kilograma truskawek. Jakby nie, znowu patrzę na niego, obserwuję, widzę, że się dobrze rozwija, widzę, że rośnie. Jest szczupły, jest na pewno bardzo szczupły, ale jest dzieckiem super energicznym. Ja wiem, że każda mama tak mówi, ale jest super inteligentny. Wyjątkowo, ponadprzeciętną. I no nie wiem, nie widzę po prostu, żeby się zdziała z nim jakaś krzywda, a poza tym no jednak też, jeżeli, ja bym się też tego nie bała, nie wpadała w paranoję, ale jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, naprawdę można pójść, zrobić badania i te wyniki, wtedy mamy jakby czarno na białe, tak, czy dzieje się coś niepokojącego, czy jednak ta nasza intuicja, tak jak myślałyśmy, nas nie zawodzi, działa wszystko w porządku, więc ja od czasu do czasu, nawet nie ze względu na swoją intuicję, tylko żeby mieć takie właśnie potwierdzenie, czarno na białym, robię im rozmaite badania, żeby mieć, zwłaszcza w przypadku dziewczynek, bo Józek jest fleksitarianinem, je mięso, zwłaszcza na przykład w przedszkolu, gdzie nie, ja jakby, wiesz co, ja też nie mam kompletnie z tym problemu, bo sama mam takie podejście, że każdy, no nawet takie małe dziecko w granicach zdrowego rozsądku oczywiście, że powinien robić to, co czuje, że jest dla niego odpowiednie. Więc pamiętam taką, bo ja mu na przykład wcześniej nie przygotowywałam tam jakichś różnych rzeczy, on przyszedł z przedszkola i mówi: mamo, dzisiaj pani kuchalka zrobiła takiego pysznego, schabowego, a ja... No, super! Więc no, tak jak mówię, no je różne rzeczy, je, czasami coś je, czasami nie je, ale mam trójkę super dzieciaków. I widzę, że więcej też staram się i też jakby gdzieś tam w tych książkach moich staram się to przemycać, żeby pokazywać mamom przede wszystkim. Ja wiem, że tatusiowie w tej chwili też są bardzo mocno zaangażowani i super gotują, jesteście ekstra i dziękujemy wam za to. Natomiast trochę więcej jednak tego czasu spędzają mamy w kuchni, żeby się nie dać też zwariować, żeby... ale też jakby tak, mieć takie racjonalne podejście, bo czasami wiem, że są osoby, które mówią: a moje dziecko nie zje na przykład owoców, a moje dziecko nie, no takich tu, że warzywa jakieś na telefon. A ja wiem, bo widzę, przyglądam się, tak patrzę na was, oglądam was, jak robicie zakupy w sklepach, widzę, co niektóre osoby wrzucają do koszyków. I jeżeli widzę, że tam jest po prostu taka ilość słodyczy, którą moje dzieci zjadły w przeciągu ostatnich 4 lat, no to no gdzie miejsce w tym małym brzuszku na jakiś obiad normalny, albo na, nie wiem, na jabłko, albo cokolwiek. Musisz się pokazać, no. Nie ma wyjścia, musisz się pokazać, bo tak chodzisz, tak. O, proszę, ty może pani fotograf piękna. Czy to jest kamerzą? No jest. Tak, ona tutaj szumi. Chrapie koka, tak? Chrapie koka, a szumi. Koka, Boże! Koko? Nie było tego. I tego się nawet nie da wyciąć, no. Tylko z jednej. Przejdźmy do następnego pytania, bo już tego nie było. Ale rozumiem, że nie wiem, gotujesz dla wszystkich, czy właśnie jakby... Z opowieści mogłabym nie składać, że każdy z nich ma inne smaki i że gotując nim jest jakaś bazowe danie, a dodatki... I właśnie dokładnie jest, tak jak mówisz, że robię jakąś bazę i do tego później kombinuję po prostu, co każdy z nich. I to już nie zajmuje naprawdę dużo czasu, przygotowanie jakiegoś takiego, nie wiem, no najprostszy przykład, naleśniki.
jedno zje sobie z jakimiś, nie wiem, powidłami śliwkowymi, a też ja jakby w samych naleśnikach mogę, ostatnio to był po prostu czad, przepraszam, nie miałam, byłam na wsi, skończyła mi się mąka i miałam tylko kaszę orkiszową, mówię tak, Jezu, a dzieciaki, naleśniki, tam były jeszcze dzieci moich przyjaciół, zrób naleśniki, mama, zrób naleśniki, ciocia, zrób naleśniki. Ja mówię tak, matko, sprzedaję, to naleśniki zrobię. Zaglądam do tej szafki, makaron, tu jakieś liście nori, jakiś papier ryżowy, no papier ryżowy to się od razu zorientują, że to nie są naleśniki. Mówię, dobrze, wysypałam kawę z młynka do kawy, wymyłam ten młynek do kawy, nasypałam tej kaszy, no ale wyszła taka mąka, ale taka grubo mielona, poza tym no ona miała taki szaro-brunatny kolor. Patrzę na to i mówię, to nie przejdzie, no po prostu nie ma szans, żeby one się dały na to nabrać. No ale dłużej namoczyłam to ciasto, żeby po prostu te drobinki jak najbardziej sobie namokły. Dodałam jajko, dodałam trochę wody, trochę soli. Usmażyłam to później na patelni, zniknęło wszystko. Mhm. Po prostu ja aż do mojej koleżanki mówię, widzisz to, jedzą, tak, oni to wszystko jedzą, ale pyszne, a pyszne, Jezu, jakie dobre te naleśniki. Mówię, tylko nie pytajcie, z czego ciocia zrobiła. No i tak jak mówię, jeden sobie dorzuci tam, nie wiem, pomidory, mozzarellę i bazylię. Jagoda sobie dorzuci, Jagoda jest fanką kiełków wszelkiej maści, po prostu potrafi, co mnie bardzo cieszy, bo ona w sklepie tak jak, no wiadomo, też jęczy, mama, kupisz mi cukierki, mama, kupisz mi czekoladki, mama, kupisz mi coś tam, a ja niechętnie, no ale jak przychodzi właśnie z pudełkiem kiełków, to mówię, dziecko, możesz całą zgrzewkę tego przynieść, kupujemy, więc no, a Józek na przykład zje sobie samego takiego naleśnika, no ale w tym momencie przynajmniej wiem, że on o tym nie wie, a zjadł właśnie w tym momencie, no i trochę jajka, i trochę tej kaszy orkiszowej, i też mam luz, a on jest zadowolony. Czyli można się tak zasugerować swoją odpowiedzią, że jakby inspiracją są różne sytuacje i trudności w kuchni, rzeczywistości brakuje i musisz kombinować po prostu. Ja na przykład bardzo mi się podoba też, to w tej chwili jakby jest takie na tapecie i jest modne określenie kuchnia zero waste, ale to jest, nie wiem, to na porządku dziennym, zwłaszcza właśnie w takich sytuacjach jak teraz jeszcze, jak jest niedziela i sklepy są pozamykane. To rzeczywiście. A właśnie tak jak my jesteśmy tam na wsi i do najbliższego sklepu jest 5 kilometrów, więc jak ja bym dzieciom powiedziała, że sekundkę ja tylko wyskoczę w tę i z powrotem i za 40 minut tutaj do was wrócę z zakupami, no to wiadomo, że to by się nie udało. Więc w takich sytuacjach właśnie takie kombinowanie, ale ja to lubię, mnie to kręci, że ja mogę z rzeczy, które zostały, albo których zostały jakieś tam resztki, że ja mogę nadać im drugie życie i my możemy zjeść kolejny dobry posiłek. Że to jest takie... Moja babcia, 85-letnia, jest taką osobą, która mnie nauczyła, żeby nigdy nie wyrzucać chleba na przykład. Niestety mi się to zdarza, zwłaszcza właśnie teraz w takim okresie rozjazdów, kiedy ciągle po prostu jesteśmy gdzie indziej, połowę czasu spędzamy w samochodzie, no to na pewno tego marnowania jest więcej, ale staram się to ograniczyć do minimum, żeby było jak najmniej, żeby... Dlatego też z taką chęcią spraszam tam do siebie na wieś różnych znajomych, bo ja im gotuję, po prostu przerabiam to wszystko, co tam mam. Oni dowożą 14 razy tyle i później trwa taka niekończące się gotowanie i niekończące się uczta. Ja to uwielbiam i chcę, żeby moje dzieci też chłonęły właśnie taką atmosferę, że to jedzenie to nie jest kara, to nie jest właśnie to wciskanie tej łyżeczki na siłę, tylko że to jest super przyjemność. I że my możemy, że to jest taki idealny pretekst do tego, żeby się spotykać w fajnym gronie, żeby celebrować właśnie takie najdrobniejsze przyjemności. Ale też można pięknie po prostu to jedzenie przyozdobić. To są takie piękne w ogóle zdjęcia, że to jedzenie... To może sobie coś do jedzenia zrobić. Same oczy po prostu, że tak powiem, mogą się... A czy ty jadłeś śniadanie dzisiaj? Ja przed porankami to mam kłopot z jedzeniem śniadań. Ostatnio. Dostaniesz na pranie, na gole tyłek. O 13. Także no tak, nie, się też nie to jest, no tego się nie róbcie, tak? Nie. Ja jakbym nie zjadła, to by się skończyło bardzo tragicznie dla moich bliskich. Po prostu zaczynam no tak telepać, jak czegoś nie zjem rano, że musi być taki
posiłek. Że śniadanie jest musi być. Ja mogę zapomnieć o kolacji, ale wtedy śniadanie jest jeszcze większe, ale śniadanie tak, śniadanie. A śniadanie jecie razem? Znaczy wiesz co, różnie. Staram się. Dzisiaj akurat była taka sytuacja, że Jagoda wstała, wściekle głodna. Juzio jest jeszcze w rozjazdach, dopiero po południu dzisiaj to nas wraca, będzie się z nami pakować na wyjazd do Chorwacji. Czteroletni syn jest w rozjazdach, więc Jagoda jadła śniadanie, ja sobie jeszcze ćwiczyłam, Karolina się tam gdzieś powoli ze swojej smoczej jamy wyłaniała, więc akurat dzisiaj była taka sytuacja, że Jagoda skończyła jeść, ja zaczęłam jeść mniej więcej w tym samym czasie co Karolina, ale jadłyśmy z kolei co innego, bo ona miała ochotę właśnie na kanapki z razowym pieczywem, z pomidorem, z mozzarellą i z bazylią. Ja miałam akurat ochotę też na razowe pieczywo, ale z dodatkiem jajecznicy. Natomiast dla mnie to śniadanie bardzo często jest jednak w takim biegu, że nie wiem jak będzie w tym roku, w zeszłym roku moja Jagoda chodziła w takim systemie dwuzmianowym, przez część nie chodziła na rano, przez część nie chodziła po południu, więc to w ogóle było wszystko, ale to też można tam jakoś no zawsze się jakaś metoda na to znajdzie. Natomiast obiad, dla mnie obiad to jest taka świętość, to może już trochę mnie poniosło, ale staram się, żeby większość tych posiłków takich obiadowych była jedzona w domu, żebyśmy jedli wspólnie, nawet jeżeli każdy je co innego. I żeby to był taki moment też nie na przepytywanie, a co jest zadane, a jaką dostałaś ocenę i dlaczego taką słabą, tylko żeby to był taki moment, kiedy można sobie tak szczerze, wiem, że przy jedzeniu się nie gada, ale tak fajnie się gada przy jedzeniu. No więc dobra, więc tam najwyżej się nałykamy trochę tego powietrza podczas jedzenia. I tak i obiad głównie. Bo z kolacją to tak samo, to też jest tak, że moja Jadzia jest w ogóle takim dzieckiem, które lubi jeść, więc Jadzia do kolacji to jeszcze zdąży 3 przekąski wciągnąć. Karolina też, ale Karolina kolacja i koniec. A ja często jest tak, że ja też ze względu właśnie na dzieciaki mam jeszcze jakieś różne swoje zobowiązania, nawet takie zawodowe w godzinach wieczornych, w związku z czym no to też już nie bywa, czasem jem po prostu wtedy gdzieś coś na mieście. Natomiast wolę w domu, wolę gotować. A tak wspomniałeś, że Karolina była takim niejadkiem i jakby zainspirowała do powstania pierwszej książki z przepisem. I to wtedy odkryłaś na przykład, że lubisz gotować? Czy to było wcześniej, a jakby wtedy się uwolniło? To było wcześniej, bo ja jak zostałam wegetarianką, to moja mama, znaczy ja byłam duża też już wtedy, bo miałam 21 lat, ale moja mama powiedziała, że no ona nie ma za bardzo koncepcji na to, co ona nie może przygotować na obiad, więc w związku z tym chciałaby, żebym sama przyjęła tutaj rolę osoby gotującej, więc byłam zmuszona do tego, żeby zacząć sobie kombinować i przygotowywać coś samodzielnie. Później poznałam mojego byłego męża, który też okazało się, że był i jest wegetarianinem, w związku z czym jakby było nam łatwiej wspólnie sobie gotować. No i dopiero tym trzecim jakby krokiem to było pojawienie się Karoliny. Natomiast na pewno ona była taką motywacją do tego, żeby to zebrać wszystko w całość. My przede wszystkim wtedy też bardzo dużo z tych rzeczy, które ugotowaliśmy, zapisywaliśmy, czego wcześniej po prostu nie robiliśmy, bo robiliśmy po prostu sobie jakiś tam posiłek, a tutaj przez to kombinowanie w sytuacji, kiedy już zjadła. Zjadła, coś nam wyszło, coś się sprawdziło. Jest, dobra, zapisujemy, bo to się może jeszcze nam przydać tam za tydzień albo za dwa. To właśnie wtedy chowaliśmy, to był taki klasyczny przypadek chowania. Naprawdę ja miałam taki piękny notes, który przywiozłam sobie, do tej pory pamiętam, taki z taką kurką na okładce. Cała okładka tego zeszytu była w taką niebiesko-białą kratkę, tam po niemiecku napisane, że właśnie tam zeszyt na przepisy, nie pytaj mnie jak to jest po niemiecku, no jakoś to tam było po niemiecku, tam coś, kisie, coś tam i sobie właśnie w tym, ja w ogóle taka sentymentalna dosyć jestem, więc ja sobie tak zapisywałam tam te rzeczy, chowałam do szufladki, żeby to tak właśnie, no i później właśnie z tego notesu, z tej szufladki właśnie powstała. Był materiał gotowy tak naprawdę do książki. Nie wiem, czy dobrze pamiętam tytuł, to były przemytnice. Przemytnicy, marchewki, groszku i soczewicy. Tak, dokładnie. A jest ekstra, że ta książka była wydana prawie 12 lat temu
I to jest dla mnie jakby taką miarą sukcesu, to może jest za dużo powiedziane, ale taką miarą sukcesu, mojego i mojego byłego męża, że książka, która była wydana tyle lat temu, w którą praktycznie nikt nie wierzył, bo wszyscy się pukali w głowę. Książka z przepisami, wegetariańska, dla dzieci. Na okładce jeszcze w ogóle nie widać, że to jest książka kucharska, tylko to wygląda jak książka przygodowa. Tytuł też jak książka przygodowa dla dzieci. A tak, po pierwsze po miesiącu musieliśmy zrobić dodruk, a po drugie właśnie po tylu latach jest mnóstwo osób, które na przykład do mnie piszą, mówią: a wie pani, że ja mam na półce waszą pierwszą książkę. I ja po prostu mi ciarki aż przechodzą wtedy po całym ciele. Po prostu myślę, jejku, jaki to był, jak fajnie właśnie znowu słuchać intuicji, a nie słuchać tego, co ci mówią różne osoby dookoła, bo nam naprawdę wszyscy mówi, to się nie ma prawa udać. A się udało. Super, gratuluję. A chciałam tak, tu mam na przykład zupę mocy, 70 przepisów. Czy jakby jest najpierw taka fiksacja, że sobie wymyśliłaś, że 70 to ma być przepisów? Czy tak uzbierałaś? I jak w ogóle wymyśleć 70 zup? Tu jakby będę z tobą zupełnie szczera. Akurat jeżeli chodzi o tę książkę, w wydawnictwie Zwierciadło dostałam takie zapytanie, czy ja bym się podjęła z zrobienia książki z zupami. I mówię, że no oczywiście, że tak, bo ja bym mogła jeść zupy na śniadanie, obiad i na kolację. Tylko, że jakby na to nie patrzeć, ja tak jak mówię, jestem osobą, która uwielbia gotować, uwielbia eksperymentować, ale jednak okazuje się, że nawet w takim przypadku, nawet jeżeli to jest 20 zup, a to jest dalej 20 zup w kręgu, w których ty się poruszasz. Nie wychodzisz poza nie, bo jesteś tak usatysfakcjonowana tymi smakami, które udało ci się uzyskać, że jakby nie masz takiej specjalnej potrzeby, żeby gdzieś tam szukać dalej. Wiadomo, możesz gdzieś pójść sobie do restauracji, pojechać na wakacje, zjeść coś lokalnego, zachwycić się tym, spróbować sobie odtworzyć pewne smaki i jest super. Natomiast no też miałam takie poczucie, że no tych zup jednak takich, które ja robię na stałe, to właśnie jest pewnie około 20. No tylko kto by kupił książkę kucharską, gdzie byłoby 20 przepisów? No i zaczęło się kombinowanie. Pomyślałam sobie, że skoro już padł taki pomysł, to fajnie by było pojeździć palcem po mapie, pozastanawiać się, w jakich zakątkach świata, w jakich zakątkach Europy mogą być ciekawe przepisy na zupy, których my nie znamy, albo znamy bardzo mało, albo gdzieś nam coś dzwoni, ale nie bardzo wiemy, z czym to się je. Tylko, że przerobić je właśnie na taką wersję bezmięsną, żeby pokazać, że można to trochę odchudzić, można zrobić z tego taką wersję bardziej lekkostrawną, bo też mi nie chcę jakby tutaj wchodzić w wątki jedzenia i niejedzenia mięsa. No sama jestem wegetarianką, w związku z czym jakby no to rozumiało się samo przez się, że nie będę pisać książki, w której trzeba warzywa podsmażyć na przykład na łyżce smalcu, tylko że ten smalec wymienię sobie w tym momencie na coś innego. I w związku z tym, że zaczęło to bardzo fajnie wychodzić, ja wyszukiwałam sobie jakiś przepis, wymieniałam niektóre składniki, coś dodawałam od siebie i potem miałam pyszny obiad. To się tak po prostu tym nakręciłam, że zaczęłam właśnie gdzieś tam wyszukiwać z różnych miejsc, przypominać sobie rzeczy, które gdzieś mi tam smakowały, próbowałam sobie przypomnieć nazwę, wyszukiwałam jakiś tam przepis, zmieniałam trochę proporcje, ale bardzo często na przykład trzymałam się tego, żeby pomimo wymienienia różnych składników, żeby na przykład proces obróbki zachować bardzo podobny, albo rodzaj cięcia poszczególnych składników, bo to ma też wbrew pozorom bardzo duże znaczenie. To wystarczy sobie zrobić taki prosty eksperyment. Jak pokroimy marchewkę w kostkę, pokroimy ją w plasterki, zrobimy z niej julienne, albo na przykład będziemy chcieli zjeść taką w całości. Ona za każdym razem będzie inaczej smakować. Inaczej jakby sama konsystencja jej, sama struktura będzie wpływać na to, że my będziemy ją trochę inaczej odbierać. I fajnie takie rzeczy wykorzystywać podczas gotowania, bo to powoduje, że my na przykład z 10 tych samych składników możemy zrobić zupełnie różne dania, obracając się w kręgu dokładnie jakby tej samej bazy ingrediencji. Fajne. A ile taka książka powstaje, tej z ciekawości? Z tą, wiesz co, trudno, nie przypomnę sobie, chociaż to było niedawno, ale ja mam dobrą pamięć, ale krótką. Natomiast w tej chwili pracuję nad kolejną książką, to będzie książka z przekąskami i pracę nad tą książką zaczęłam dokładnie na początku lipca. Może troszeczkę, tak jak się skończył zaraz, skończył się rok szkolny, ja od razu z moimi dzieciakami wyjechałam
na wieś i muszę, czy mi się to podoba, czy nie, muszę ją skończyć do pracy nad nią, muszę skończyć do połowy września. Czyli mniej więcej 2,5 miesiąca i tam też będzie, tam będzie 80 przepisów z kolei na rozmaite takie przekąski, które możemy sobie zabrać na drugie śniadanie, na piknik. Jeszcze jakieś dwa podrozdziały, ale w tej chwili ciężko mi sobie przypomnieć. Ale zobacz, jesteś autorką książek, robisz też zdjęcia do nich, nie dość, że musisz ugotować. Nie, ja w ogóle trzeba wyrzucić słowo muszę, ja chcę, ja to tak lubię robić, że na przykład jak ja sobie myślę, że ktoś miałby gotować rzeczy z przepisów, które ja wymyślam, a jeszcze inna osoba miałaby to fotografować, to absolutnie jakby nie umniejszając osobom, które pracują w taki sposób, ja miałabym takie poczucie, że to nie jest moje, że to, a tutaj jakby w związku z tym, że mam naprawdę wpływ na przynajmniej 80% zawartości tej książki, no to mnie tak kręci niesamowicie, że to jest dla mnie jakby rozumie się samo przez się, jeżeli wchodzę w to, żeby zrobić następną książkę, to znaczy, że będę musiała poświęcić na nią dużo czasu, bo będę musiała właśnie w tej kuchni gotować, kroić, mieszać, ustawiać sobie to wszystko na talerzach, dobierać sztuczce, ściereczki, jakieś tam rzeczy, które się pojawiają, robić zdjęcia. Jest, ale wiesz, no na przykład w tej książce ja nie będę oszukiwać, tu nie ma jakichś bardzo skomplikowanych zdjęć. To nie jest skomplikowane zdjęcie, ale ja je uwielbiam, podoba mi się, jest proste, ale może o. Coś takiego. Ładny kubek ze złotymi serduszkami. Tutaj jest w składzie jabłko, bo to jest taka słoweńska zła, w związku z czym też tam gdzieś w tle sobie jabłko zagrało. Więc to nie są jakieś takie bardzo skomplikowane scenografie, ale mi to sprawia przyjemność. Korzyść pewnie ma rodzina, bo rodzina, znajomi. Wybierać. Ta książka powstawała, tak jak mówię, ciężko mi jest dokładnie zamknąć to w jakichś ramach czasowych, natomiast ona powstawała w okresie jesienno-zimowym. Więc u mnie chętnych na zupę w okolicach na przykład można się styczeń, luty, marzec, tylko było Monia, a dzisiaj robiłaś zdjęcia. Garnek zupy. Mam pięć garnków, znaczy garnków nie, bo ja robię je w małych ilościach, żeby to też, żeby nie było takiej sytuacji, że później nie będzie miał kto tego zjeść. Ja mówię, mam 5 do wyboru, na którą macie ochotę i po prostu jest, dobra, jedziemy. Ekstra. Czyli tworzysz książki, ale jesteś traktorką. I jak znajdujesz przy trójce dzieci czas na to wszystko? Oj, tak nie demonizuję tej trójki dzieci. Ta najstarsza ma prawie 15 lat, to wiesz, to ona mi już zaczyna życie moje ogarniać pomału. Jak znajdujesz, na pewno mam taką łatwość, może nie, ale znowu, sprawia mi to przyjemność, że to życie płynie sobie takimi falami, że ja w jednym czasie na przykład większą swoją uwagę poświęcam na gotowanie, robienie zdjęć, zbieranie przepisów, ale na przykład będę miała w sierpniu taki moment, kiedy będę też z kolei więcej nagrywać, ale nagrywać jakby nie dla siebie, to nie będzie gra w serialu, tylko razem z Kasią Burzyńską, którą pozdrawiam bardzo mocno. Pewnie gdzieś siedzi z młodym na placu zabaw. Z kolei też mamy taką serię takich nagrań z testowaniem rozmaitych kosmetyków i też to lubię, bo my się super przy tym bawimy. Mm-hmm. Możemy sobie różne rzeczy wypróbować na sobie. Dobrze się znamy, więc mamy pretekst do spotkania, a przy okazji jakby opowiadamy o różnych rzeczach, które miałyśmy możliwość gdzieś tam sobie wypróbować i przetestować. Więc to są tak różne rzeczy, nie wiem, od pisania felietonów, od właśnie robienia audytów w różnych miejscach, takich przy okazji właśnie tych naszych podróży w różnych miejscach, obiektach hotelowych albo niehotelowych, właśnie kempingach, później opisywania tego, przedstawiania tych miejsc, zachęcania różnych ludzi, którzy też chcą w podobny sposób spędzać swój czas z dziećmi, a nie mieć takiego poczucia, że to macierzyństwo i to tacierzyństwo po prostu ich odcięło od wszystkiego, to kurczę, to wydaje mi się, że to jest, ja naprawdę jestem w czepku urodzona, może nie powinnam tego mówić, ale na serio tak jest, że mogę robić mnóstwo fajnych rzeczy. Ja nie będę narzekać, że ja nie mam czasu, bo ja się tak cieszę każdego dnia, że jest taka
taka możliwość różnych kombinacji, że ja mogę tylko po prostu z tego wybierać, że to są tak fajne rzeczy i tak różne i takie, które idealnie po prostu pasują do moich zapotrzebowań rozmaitych, że super, no. Jak mogę sobie na przykład siedzieć gdzieś u siebie na wsi z komputerem na kolanach i pisać, nie wiem, jakiś felieton o Słowenii na przykład, a tutaj mi bociany latają nad głową. No czad po prostu. No. Jeszcze miałaś takie fajne wyzwanie, że byłaś w agencie i jakbyś mogła tak trochę zakulisowo opowiedzieć. Wiesz co, to my się śmialiśmy, jak byliśmy na planie agenta, że to było takie kolonie dla dorosłych. Boże, po prostu ktoś nam zorganizował cały dzień od godziny tam, nie wiem, 6 rano do godziny 23. Biegamy, latamy, mamy jakieś zadania do wykonania, tylko że to trwa nie na przykład 2 czy 3 dni, tylko jesteś tam już trzeci tydzień, prawda? I budzisz się rano i wiesz, że znowu będzie, że znowu będziesz się bawić tak naprawdę. To było znowu są te dwie strony. To było super doświadczenie, bardzo ciężkie pod kątem takim psychicznym i emocjonalnym, bo ciężko jest jednak też w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy w grupie, ale dochodzi do rywalizacji, do niskiego zużycia, no nie, nie rób mi tego telefonie, nie teraz, może jeszcze wytrzyma. Kiedy jesteś w grupie, jest jakaś tam rywalizacja, to odczuwasz to, odczuwa to twoja psychika i to bywa momentami ciężkie. Natomiast znowu, ta cała masa super rzeczy, która się przy okazji wydarzyła, znajomości, które dzięki temu mogłam zawrzeć, miejsc, które dzięki temu mogłam zobaczyć, tych zdjęć, które mogłam tam zrobić, no to jest jakby bilans zysków i strat zawsze wychodzi na plus. A ile czasu tam byłaś? W sensie miesiąc. Jak się nagrywało? Miesiąc? I ja to byłaś miesiąc. Odcięta od rodziny? Byłam w sensie, praktycznie od czasu do czasu, tak, od czasu do czasu mieliśmy tylko i wyłącznie możliwość, żeby naprawdę, żeby dać sygnał, że jesteśmy i że jest wszystko w porządku. Bywały takie miejsca, gdzie byliśmy totalnie odcięci od świata, nawet nie to, że nie było Wi-Fi, nie było w ogóle, nawet telefony nie działały, nic, po prostu byliśmy w środku niczego i no, byliśmy zdani na łaskę i niełaskę produkcji, czy stamtąd wrócimy, czy nie, ale to było świetne. Pamiętam taką jedną sytuację, którą chyba do końca życia zapamiętam. To, wiesz, masz różne rzeczy, które masz na tej liście marzeń, odhaczasz sobie je po kolei, ale są na przykład takie rzeczy, których nawet tam nie zapisujesz, bo ci się w głowie nie mieści, że to w ogóle już wiadomo, że na tej liście marzeń są rzeczy takie, które są mało prawdopodobne, no ale na przykład są takie, które wydaje ci się, że są w ogóle nieprawdopodobne, więc po cholerę je zapisywać. I w momencie, w którym któregoś dnia zostaliśmy wywiezieni do takiego, byliśmy w parku Krugera, to jest taki park, w którym dziko sobie żyją po prostu zwierzęta, nawet nie jest park, no to jest po prostu, to się tak nazywa, ale ty jesteś wieziona po prostu w środek dzikości zupełnej. I tam śpisz w namiocie i wiesz, że dookoła ciebie mogą, ale nie muszą. Mogą przechadzać się tygrysy, słonie i ty słyszysz to wszystko po prostu za ścianami tego namiotu. No to znowu połączenie takiego, że ci też zapiera i sobie myślisz, że w sumie to jestem w namiocie, to nie jest budynek murowany, to jest tylko namiot, więc jest jakiś rodzaj takiego przerażenia i poddenerwowania. A z drugiej strony nie bywała adrenalina i nie bywało podniecenie i taka ekscytacja, że ty w ogóle tam jesteś, że przecież mogło ci tu nie być. To było, i takich sytuacji my w zasadzie, to była chyba taka dla mnie najsilniejsza. Już nie wiem, bo właściwie to schodzenie było też jedno z takich zadań, kiedy schodziliśmy po budynku, który miał tam około 70 metrów i my schodziliśmy po tym budynku pionowo w dół, twarzą jakby do dołu. I nawet samo schodzenie już było mniej przerażające, bo już jakby w tym momencie czułaś, że jesteś w tej całej uprzęży, że jesteś zabezpieczona, ale trzeba było wykonać pierwszy krok, trzeba było usiąść na krawędzi tego dachu. No i mi serce stanęło w tym momencie, ale z drugiej strony przy tym stojącym sercu rozejrzałam się dookoła i mówię tak, zapamiętaj to do końca życia, bo już na bank to nigdy nie będziesz, bo ja wiem, że jakby są pewne rzeczy, które się wydarzają po prostu raz, więc zapamiętaj to, zapisz sobie to na tym twardym dysku, żeby to nigdy stamtąd nie uciekło, a teraz schodź na dół. Niesamowite, ale to jest też tak, ten program
chyba ma takie, myślę, że dla uczestnika może mieć trudne, trudność taką, że nie wiadomo, ile tam jesteś tak naprawdę, jak tam jedziesz. To jest trudne, że nie wiesz, na ile czasu się żegnasz z rodziną. Tak, że... to było, ja pamiętam, jak wyjeżdżałam, to były różne wersje, no ale można było tak naprawdę wrócić już po 5 dniach, więc 5 dni, no to umówmy się, że to nie jest jeszcze jakiś tam dramat, ale to jest w dalszym ciągu 5 dni. To nie jest tak, że mama wychodzi na zakupy, wróci za 1,5 godziny. No a wersja taka najbardziej z jednej strony pesymistyczna pod kątem rodziny, a optymistyczna pod kątem samego programu, no to właśnie był miesiąc. Mm-hmm. No i to jest znaczy... takie, wiesz, zaczyna ci się w ogóle wszystko mieszać, bo z jednej strony masz właśnie tą ekscytację, że jesteś w takim miejscu. Znaczy, nie ma takie zaczynają się pojawiać też jakieś wyrzuty sumienia, bo wydaje mi się, że większość mam tak marzy, zwłaszcza po takim czasie, to ja miałam takie poczucie, że czy ja przypadkiem nie powinnam być gdzieś indziej, ale z drugiej strony sobie myślałam, że no jestem tutaj, więc jakby to jest ten czas, żeby cieszyć się tym, że jestem tutaj. Moje dzieci są pod dobrą opieką, one zostały wtedy z tatą mojego Józia, on się nimi zajmował, w związku z czym jakby spałam spokojnie, nie byłam zdenerwowana, mm-hmm. że się coś złego z nimi dzieje. Natomiast no miałam taki stan, no jest to wszystko takie bardzo, bardzo ruchome. Mm-hmm. Z jednej strony się cieszysz, z drugiej strony jednak no, dociera do ciebie gdzieś tam ten smutek. Przede wszystkim taki, bo ja na przykład kocham podróże z moimi dziećmi i chyba głównie taka rzecz, że oni nie mogą w tym momencie tego zobaczyć, że oni nie mogą być tutaj ze mną, że ja się tym cieszę, a że tak fajnie by było się z tymi dzieciakami po prostu tym szczęściem podzielić. Ale może na ten dach z nimi nie wejdę, w tym Johannesburgu, bo to było szaleństwo, ale może kiedyś się do RPA wybierzemy razem. Natomiast wydaje mi się, że jest tyle bliższych miejsc, do których możemy na razie dotrzeć, że właśnie tak, właśnie Chorwacja. Super. Szerokiej drogi Wam życzę. Bardzo Ci dziękujemy. Chciałam się tak już na koniec zapytać o taką Twoją ulubioną książkę, taką, którą byś, jakbyś miała zabrać jedną książkę, to by była ta książka. Znaczy, ja nie wiem, czy to jest książka, którą ja bym mogła zabrać w tej chwili, bo to jest książka taka z mojego dzieciństwa, natomiast od razu jak powiedziałaś o książce, żebym wybrała jedną książkę, no to jest po prostu jedna książka, która mi się od razu przychodzi na myśl, i to są Dzieci z Bullerbyn. I to jest taka książka, która mi się o tyle super... Co to za sygnały tutaj? Poza kamerą. I to jest taka książka, która ma w ogóle dla mnie taką piękną historię, bo ja mam u siebie w domu taki bardzo stary egzemplarz. Jezu, moja mama by mnie zabiła, jakby teraz to usłyszała. Mam nadzieję, że tego nie ogląda, bo to jest książka, która była mojej mamy. Dobra, nie jest to taki... lekki ząb czasu widać na tej książce. Egzemplarz taki, który ona czytała, jak była dzieckiem, i dokładnie pamiętam naprawdę pamiętam słowa, którymi się do mnie zwróciła, bo przyszła do mnie, jak byłam takim małym dzieckiem, i powiedziała: Monisiu, to jest książka, którą ja czytałam, jak byłam w twoim wieku, i to jest książka, która mnie zachęciła do tego, żeby w ogóle sięgnąć. Nie, przestań! Żeby w ogóle zacząć czytać książki. Mówi, może cię nie zainteresuje, ale chciałabym, żebyś chociaż spróbowała, bo wydaje mi się, że ci się spodoba. I to była pierwsza książka, którą ja przeczytałam. Nie dość, że byłam cholernie z siebie dumna, bo ona dla mnie była gruba jak nie wiem co, co z tego, że była na stronie, było tam 10 zdań. Ale ja byłam w tej książce. Ja byłam dzieckiem z Bullerbyn, które po prostu ja przeżywałam, i to spowodowało, że faktycznie złapałam bakcyla momentalnie, ale to jest taka książka, która jest po prostu dla mnie taką świętością. I to jest, ja mogę się przeprowadzać, mogę zmieniać lokalizację, ale ja wiem, że to jest jedna z rzeczy, którą ja jako pierwszą zapakuję ze sobą i zabiorę do nowego domu. No. Nie płaczmy! Nie płaczmy. Ale ja też po prostu Dzieci z Bullerbyn uwielbiam, więc od razu też się tak uruchamiało wspomnienie. A ulubiona książka była ulubiony film? Ulubiony film. Tu też są z kolei wspomnienia takie... Też będziesz płakać?
Może papier toaletowy? Zanim przejdę do tego. Jest taki film i to jest w ogóle związane i pewnie z okresem, w którym go oglądałam, kiedy byłam nastolatką. O, że coś nam za bardzo humor dopisuje. Byłam nastolatką, więc mi się też znowu wydawało, że to ja jestem tą bohaterką, to ja jadę tym autobusem, to ja dojeżdżam do tego domu i to są ukryte pragnienia Bertolucciego. I to jest taki film, który w tej chwili, ja go oglądałam pewnie ostatnio, wydaje mi się, że z rok temu, ale kiedyś, jak byłam nastolatką, to był film, który ja zamęczałam z moją przyjaciółką Kamilą po prostu no, minimum raz na tydzień. My wszystkie piosenki znałyśmy na pamięć, bo miałyśmy kasety kupione ze ścieżką dźwiękową z tego filmu. Każda impreza domowa zaczynała się po prostu od przesłuchania tej płyty. To znowu, to są takie rzeczy, ja bardzo długo też marzyłam o tym, żeby znaleźć się w takim miejscu. Już pomijałam jakby całą piękną historię miłosną, że sobie właśnie myślałam, boże, tak pojechać do Włoch, przeżyć coś takiego, że to musi być takie piękne. Ale pod kątem samej jakby lokalizacji i samego domu, to też właśnie była taka rzecz, że sobie myślałam, jejku, jakby było cudownie kiedyś znaleźć się w takich okolicznościach. No i w tym roku na majówce. Nie byłam co prawda w Toskanii, to była Słowenia. Ale byłam właśnie w takim kamiennym domu z 1850 roku, z prywatnym malutkim basenem, z dzieciakami biegającymi pomiędzy krzakami, z siedzeniem pod pergolą zarośniętą winem i słuchającą po prostu tego, co się dzieje w okolicy. Więc kurczę, no, taki morał z tego, że chyba warto właśnie mieć jakieś takie, warto chyba sobie tą listę zrobić, a później odhaczać. Super. A jesteś serialowa? Oglądasz jakieś seriale? Oglądam na Netflixie z moją córką. Mamy taki po prostu, wczoraj żałuję, że byłyśmy zmęczone. W tej chwili oglądamy 3%. To jest taki nasz, mnie to trochę denerwuje, bo ona czasami obejrzy jakiś odcinek beze mnie i potem oglądamy, ona już wie, co się wydarzy. Ja mówię, miałeś tego nie robić. A to jest, to są właśnie z kolei takie fajne rzeczy, które na różnych etapach życia dziecka super budują tą relację taką macierzyńską albo tacierzyńską, żeby sobie wyszukiwać takie rzeczy, które nas... Dla mnie to właśnie takie nasze, tak jak rodzinnie, to jedzenie wspólnych obiadów wstrzymano ze względu na słabe połączenie. A, coś się ból włączył i udostępni. Tak? Dobra, ale to już dużo było. Żeby na każdym etapie życia naszego i życia dziecka, żeby sobie znaleźć coś, co po prostu, co będziemy mogli z nim robić, no. Ja akurat z moją córką oglądam seriale, poza całą masą jakby innych rzeczy, którą robię, ale mamy taki swój, czasami jest tak, że siadamy i oglądamy po prostu 5 odcinków logiem i o godzinie 2 w nocy, jak takie zombie się gdzieś tam słaniamy do łóżek. Czasami mamy przerwę i nie oglądamy nic przez miesiąc, ale to jest taka rzecz właśnie, którą lubię robić z nią. Super. Zobaczę, czy są pytania. Tam pewnie u Ciebie była masa pytań, ale nam się włączyło. No. Super podejście, super dziewczyna. Ja bym chciała mieć pomysł na zrobienie. To trzeba zrobić. Trzeba otworzyć lodówkę i po prostu wrzucić to do garnka. I na pewno coś wyjdzie. Okej, to zobaczymy na... Gdzie można zakupić książkę? Ktoś się pyta. Można, w każdej księgarni jest. Wystarczy wejść i się zapytać. Można zakupić też na stronie samo wydawnictwo Zwierciadło. Ma też swoją stronę, więc można też przez wydawnictwo kupować książki. Są dostępne. A jeżeli nie są, to dawajcie znać, to ja będę tam po prostu się dopominać, żeby były dostępne. Sylwia napisała, też jestem mamą trójki dzieci, najmłodszy teraz tydzień też na piersi, ale u mnie niesamowity ból był przy pierwszym dziecku, jeśli chodzi o karmienie. Przy drugim już nie, a przy trzecim w ogóle, co mnie niesamowicie ucieszyło. O, ty jesteś niesamowitą szczęściarą i naprawdę gratuluję, bo ja miałam hardcore za każdym razem, więc tylko się cieszyć, że tak było, tak jest. Super. To ja dziękuję Ci ślicznie za spotkanie i za naszą rozmowę.
Bardzo dziękuję i nie wiem, do następnego razu. Do następnego, polecam książki. Jest też książka dla kobiet w ciąży. Jest, to jest tak, z tej serii właśnie. Tam jest Usta dla dwojga. No tak. Właśnie. Też polecamy. Także polecamy. Do zobaczenia za tydzień. Pa, pa. No i dobra. To się udało.